Jak zacząć na YouTube kompletnie od zera? Jeśli interesuje Cię temat właśnie prowadzenia skutecznego kanału na YouTube, który będzie dla Ciebie realizował Twoje cele biznesowe, zarabiał na Ciebie, to koniecznie zobacz to wideo do końca. To wideo to będą takie moje przemyślenia. Prowadzę kanał swój na YouTube ponad 5 lat. Mój kanał na YouTube zarobił mi w usługach, w produktach cyfrowych, w moich kursach ponad milion złotych. Widoczność tego kanału to blisko 3 miliony wyświetleń. Nagrałem ponad 700 filmów i w tym właśnie wideo dostaniesz taką pigułę, taką esencję, na co zwrócić uwagę, zaczynając kompletnie od zera. Czego uniknąć, co robić, a czego nie robić. I to będą takie właśnie rady ode mnie od praktyka. Dobrze, pierwsza kwestia to głowa. I tutaj bagatelizowany temat. Wiele osób właśnie starają się zacząć kanał na YouTubie, pomija właśnie te kwestie mentalne. Mianowicie, co zrobić, aby zacząć na YouTube kompletnie od zera, jak to zrobić skutecznie? Po prostu zacząć, i ten pierwszy, ten najważniejszy krok ludzie po prostu boją się nie wiadomo z jakiej przyczyny po prostu wykonać. I tutaj, metod, aby, aby że tak powiem, zaradzić temu i aby zrobić ten swój pierwszy krok jakkolwiek, jest kilka. Pierwszy to po prostu autosabotaż. Może bym chciał zarabiać na YouTube, chciałbym, aby była to platforma, która przynosi mi klientów, spełnia moje cele biznesowe. Ale gdzieś tam z jakiegoś powodu nie chcemy ruszyć, po prostu najczęściej po prostu ze strachu. I ten strach podpowiada nam różne brednie, różne bzdety typu, bo nie masz studia, bo nie masz lustrzanki za 10 tysięcy złotych, bo Twoja wiedza jest zbyt mała, aby się nią dzielić. To wszystko jest bullshit. Usiądź sam w pokoju, zajrzyj naprawdę w głąb siebie i zadaj sobie pytanie, dlaczego tak naprawdę nie ruszam? Co tak naprawdę mnie blokuje? I od, wyrzucaj sobie te takie, takie bzdety, że, że sprzęt, że to zajrzy tak naprawdę w głąb siebie. Co tak naprawdę mnie blokuje? Czy jest to po prostu e, strach, czy rzeczywiście są to różne takie bzdety e, typu sprzęt? E, zobacz. Nagrywałem 700 filmów na YouTubie. Prowadzę kanał e, Szósty Rok. A zobacz, gdzie nagrywam to wideo. Zobacz, szczere pole, las. I najważniejsze jest po prostu merytoryka, czyli to, co wychodzi z tego mojego pokracznego aparatu mowy dźwięk. Zainwestowałem 100 zł w mikrofon i on tutaj jest najważniejszy. Nie oglądasz tego filmu dla cudownych z tyłu za mną krajobrazów na Malediwach czy efektów w studiu. Oczywiście to byłoby fajne. Oczywiście będę do tego dążył, jeśli już będę miał swoje studio w moim swoim nowym domu. Na razie nie mam, ale dzielę się z tobą tą wiedzą. Nie robię sobie wymówek. To wideo, które na, e, teraz oglądasz, nagrywam swoim telefonem, czyli całe swoje studio filmowe masz tak naprawdę w kieszeni. E, jedyne, co bym Ci polecił, to po prostu zainwestować w mikrofon. Ja korzystam akurat z mikrofonu Boya. Jest to taki podstawowy mikrofon, dostępny i na iPhone i na inne telefony z innym wejściem e, typu Jack i. To w zupełności wystarczy. Dostajesz tutaj garść porad i liczy się tak naprawdę merytoryka, co zrobić, aby ruszyć z tym swoim kanałem YouTube, tak naprawdę od zera. Także dość wymówek, to co potrzebujesz, masz naprawdę w swojej kieszeni. Nie potrzebujesz nowych, cudownych rzeczy pachnących świeżym plastikiem z Chin, studia, softboxów, cudów, niewidów. Wszystko, co trzeba, tak naprawdę masz. Zacznij tak naprawdę tutaj i teraz. Zobacz moje pierwsze filmy na moim YouTubie, gdzie nagrywałem w kuchni w śmiesznych ciuszkach, w śmiesznej scenerii śmiesznie mówiąc, przedstawiałem się nagrywając po 10 razy. I co? Myślisz, że ja to byłem w tym przypadku odosobniony? Zobacz sobie innych twórców, których obserwujesz, wyświetl sobie ich filmy na YouTubie i zacznij oglądać te filmy od najstarszych, zobaczysz jak wyglądały ich pierwsze filmy. Także lepiej nagrać 10 filmów merytorycznych z pola, tak jak ten, niż nagrać jeden hollywoodzki, który zobaczy Twoja babcia, Twoja mama, Twoja dziewczyna i pięciu kolegów i to tak naprawdę Cię tylko zrazi, ponieważ będzie mało wyświetleń, Ty włożysz w to mnóstwo rzeczy. Tak naprawdę najważniejsze, aby po prostu wejść w proces. Zobacz, każdy, każdy, każdy poradnik rozwoju osobistego, stawiania sobie celów, motywacji, zawsze mówi jedno, po prostu zacznij od mojego kroczku, metodą Kaizen. Jeśli chcesz schudnąć, nie wychodź na dwór, nie biegnij 5 kilometrów. Po prostu przyszykuj sobie ciepłe, buci... przyszykuj sobie buciki i dresik na następny dzień. Zacznij od małych kroków. Jeśli chcesz, zacznij na YouTube. OK, nie musisz nagrywać dzisiaj filmu, uploadować. Idź po prostu do toalety i zacznij mówić do lustra. Przyzwyczaj się do swojej mimiki, przyzwyczaj się do swojego głosu. Później nagraj film telefonem sam do siebie. Obejrzyj ten film, pokaż go swojej dziewczynie, swojemu chłopakowi, swojemu przyjacielowi, przyjaciółce. Z, niech zwróci uwagę obiektywnie, subiektywnie ta osoba, Ty, co robisz źle, co możesz poprawić, przyzwyczaja się do tego, ale już bądź w procesie. Twój mózg już będzie widział, że jesteś po prostu w procesie i trwasz w tym. I wtedy będzie Ci łatwiej po prostu kliknąć upload yy, i wrzucić po prostu swój pierwszy film. Jeśli yy, boisz się reakcji innych osób, polecam Ci świetną yy, książkę Odwaga bycia nielubianym. I ten tytuł świetnie właśnie odwzorowuje. Nie będziesz wolnym człowiekiem tak naprawdę do końca, jeśli nie uwolnisz się obawy przed opinią innych, tak? Nigdy nie uwolnisz swojego potencjału, nie będziesz robił rzeczy, które chcesz robić, które wiesz, że sprawią progres w Twoim życiu, jeśli nie uwolnisz się od zdania innych, od oceny innych, tak? Nie jesteś zupą pomidorową, nie jesteś dolarem, banknotem dolarowym zielonym, żeby cię po prostu lubić wszyscy. Taka jest prawda, e, powiedział w 77 roku Bill Cosby, komik, później przy, sobie przypisał to zdanie Kuba Wojewódzki. Nie wiem jaki jest sukces na, e, nie wiem jaki jest przepis na sukces, ale wiem jaki jest sukces na nieszczęście, na porażkę, to po prostu chęć przypo, przypodobania się wszystkim. Nie patrz na to. E, YouTube jest narzędziem, najlepszym, e, na, na, najlepszym narzędziem w social media obecnie, który e, najszybciej, najlepiej, najefektywniej właśnie przybliży, przybliżyć się do, no, do Twoich celów biznesowych, czyli po prostu no, najpewniej tutaj chodzi o zarabianie, tak? czy to zdobywanie nowych zleceń, czy sprzedaż na przykład produktów cyfrowych, tak jak ja to robię. Link do moich kursów e, znajdziesz oczywiście w opisie m, tego filmu. Jest tam też mi właśnie między innymi kurs, jak zarabiać na sprzedaży produktów cyfrowych, na e-bookach, na kursach online, bez webinarów, bez lejków sprzedażowych, bez społeczności tak naprawdę. Do tego jeszcze właśnie wrócę, a nawet bez kasy na Reklamę. Także ten punkt pierwszy, jak zacząć od zera, po prostu zacząć metodą Kaizen od małych kroków, i przechodzimy w ten sposób do punktu drugiego. Ile tych filmów wrzucać, tak? Teraz być może tutaj słuchasz mnie, słyszysz, że tych filmów ja mam na swoim kanale 700. Ktoś tam inny robi codzienne vlogi, a ciebie już na przykład przeraża liczba powiedzmy jednego filmu tygodniowo. Słuchaj, nie ma tak naprawdę jednego. Dużo, duża część osób, duża część tych fachowców często mówi, tak, wrzuca jeden film tygodniowo, wrzuca jeden film na dwa tygodnie, wystarczy. Nie ma tak naprawdę odpowiedzi na to pytanie, ile filmów wrzucać na YouTube. Eee, bo mam przypadek mojej konkurencji, która wrzuca film średnio, uwaga, raz na dwa lata i ten film jest tak zrobiony, tak wypozycjonowany, że szapoba, wiem, że ten film na niego po prostu zarabia. Jeden film na dwa lata robi mu różnicę. Ten film ma 300 tysięcy wyświetleń i wiem, że mu goni. Ja bym jeszcze ten film inaczej wykorzystał, lepiej, moim zdaniem, ponieważ widzę, że w tym filmie ten człowiek nie wykorzystał całego potencjału, ale jeśli nastawia się na zdobywanie zleceń z tego filmu, na usługi, jak najbardziej wiem, że ma. Ma na tyle, że po prostu nie musi tych filmów nagrywać. Ten jeden film wrzucony raz na dwa lata, później on wrzuca taką odświeżoną wersję tego filmu. Ten film na niego zapierdziela e, aż miło. E, ja na przykład wrzucam po prostu częściej. Bo lubię, bo po prostu to lubię, nie to, że muszę, mam klientów, ja to po prostu lubię, to jest moja praca, moje życie teraz codzienne i, i lubię to robić. Ale zobacz, dam Ci taki przykład, mam tutaj na tym swoim kanale 700 filmów, ale mam na przykład na temat y, pozycjonowania wizytówek Google moja firma, albo na przykład na temat pozycjonowania ogólnie SEO, dosłownie kilka filmów. Kilka filmów na temat SEO pozycjonowania i kilka filmów na temat pozycjonowania wizytówki Google moja firma. I te kilka filmów dodane na przestrzeni tych kilku ostatnich lat, kiedy mam kanał na YouTubie, wystarcza, aby zarabiać, aby zarabiać na YouTube, tak? Te kilka filmów sprzedaję moje kursy. Metodą Garego Wajnerczuka, czyli tej ekonomii wdzięczności na zasadzie daj, daj poproś, tak? Ktoś chce. Dam ci przykład, ktoś chce kupić, ktoś chce kupić kurs SEO. Wpisuję sobie w, w Google kurs SEO. I zanim y, zobaczył te wszystkie oferty, też pojawia mu się jeden mój film na YouTubie, który trwa godzinę, który jest zatytułowany Mini-Kurs SEO. Ja w tym godzinnym filmie mówię o takich podstawach, właśnie pozycjonowania stron internetowych. I tej osobie ten film być może wystarczy, być może y, spełni, że tak powiem, jego oczekiwania w 100%. Ale ja też w tym filmie informuję, że mam kurs SEO, który trwa nie tak jak ten film godzinę, tylko trwa, powiedzmy. A czy powiedzmy, on trwa 4,5 godziny i informuje, że link do tego kursu jest w opisie tamtego filmu. Tak? Czyli daj, daj, poproś. Daj dużo wartości, dużo kontentu. Y, jednym filmem potrafisz zbudować y, zaufanie, raport, więź między Tobą a tym użytkownikiem. I jeśli ta osoba zaufa Ci w tym jednym filmie, y, to będzie chciała więcej i kupi Twój kurs, bo Ty ją jeszcze poinformowałeś, że link do tego kursu będzie w opisie tego filmu. Oczywiście cały ten pis polega na tym. Aby ten film pojawił się temu użytkownikowi w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu na jego intencje. Czyli jeśli na przykład pan Janek chce się nauczyć pozycjonowania, wpisuje kurs SEO, bach, mój film mu się pojawia nie tylko na YouTube, ale i w Google. Co bardzo ważne. Jedna trzecia moich wyświetleń na YouTube pochodzi nie z YouTube'a, tylko z Google'a. Ktoś chce sobie e, zrobić stronę internetową, chce na przykład kupić kurs WordPress, wpisuje w, w Google. Czy na YouTubie, kurs WordPress? Bach, pojawiają mu się moje filmy. Ktoś chce wypozycjonować firmę na mapie Google, tak, tą wizytówkę firmy. Wpisuje w Google, jak wypozycjonować wizytówkę firmy. Bach, pojawiają mu się moje filmy. Trafia na te filmy, które są długie, merytoryczne. Ogląda treść i na 100 osób, 99 yy, osób, że tak powiem, ten film wystarczy. Ale ta jedna będzie chciała więcej. I wie, bo ja informuję ją w tym kursie. W tym filmie, że ja mam kurs, i więc odsyłam właśnie do, do filmu, tak? Więc tak to właśnie działa. Daj, daj poproś. Jeśli dasz wartość, jeśli e, ludzie zobaczą wartość w Twoich filmach będą chcieli więcej. Cały właśnie ten pis polega na tym, aby ten film pojawił się w Google i w YouTubie. I tutaj jest oczywiście cała magia, trzeba znaleźć odpowiednie słowa kluczowe, jakie wpisują ludzie. I oczywiście, o, oczywiście. Zoptymalizować pod wideo SEO dany film, aby on się pojawił na YouTubie w Google. I ten film, aby miał odpowiednią strukturę, żeby tam się pojawić. I tej wiedzy właśnie uczę w moim kursie, właśnie, jak sprzedawać e-booki i kursy online bez społeczności, bez webinarów i bez lejków sprzedażowych. I zobacz, ten film też właśnie, też ten film właśnie sprowadza się do tej metody. Dostajesz tutaj dużo kontentu na ten temat. Jak zacząć kompletnie od zera, jak zarabiać na YouTubie, jak monetyzować kanał. A jeśli będziesz chciał więcej wiedzy, to kupisz mój kurs, który, do którego znajdziesz link w opisie tego filmu, bo tam dostaniesz na tacy cały moje know-how w formie takiej pigułeczki. Tak? Więc tak naprawdę nie potrzeba tutaj dodawać nie wiadomo ile filmów, wystarczy naprawdę jeden film. Tak? Wystarczy kilka filmów. Tak jak mówię, trzeba znaleźć słowa kluczowe na dany temat. Może to być właśnie 10 takich fraz, które wyszukują ludzie z twojej niszy. Jeśli wydaje ci się, że na przykład no dobrze, nagram te 10 filmów, a później co? Nie będę miał pomysłów na kolejne filmy, tak? No to tutaj się mylisz. Chodzi właśnie o to, że nagrywasz te 10 filmów, a później wałkujesz te tematy raz jeszcze. Dam ci przykład. Ten tutaj z tym moim kursem właśnie jak pozycjonować wizytówkę Google moja firma. Jak pozycjonować wizytówkę Google moja firma? Mam dwa filmy które są po prostu odświeżone nagrywam je co rok co, co, co rok no nawet rzadziej co co dwa lata trzeci film to jest jak dodać wizyt, jak dodać firmę do Google tak czy też jest na ten temat czyli właśnie jak sobie założyć taką wizytówkę czyli są to trzy filmy które sprzedają właśnie mój kurs i ja po prostu odświeżam te filmy teraz sobie nagram trzeci raz na ten sam temat i to yy, robię z kilku przyczyn być może jest tak z pozycjonowaniem tych filmów czy to na YouTube czy to w Google jest tak jak z pozycjonowaniem stron Nikt nie wie, jakie są wszystkie te czynniki rankujące, sprawiające, że dany film się po prostu pojawia, czy to w Google, czy to na YouTube. Ja na bazie właśnie swojej tutaj, swoich doświadczeń mam swoją, że tak powiem, teorię, te wszystkie takie czynniki rankujące, które sprawiają, że ten film będzie się wyświetlał i w Google, i na YouTube, i tego właśnie też uczę, tak? Ale czasami jest tak, że ten film się po prostu nie pojawi. Więc nagrałem film, on się nie pojawia i, i co? No nic, trzeba nagrać go jeszcze raz. Lepiej, edukując się, dodając inne te metody, o których uczę, i nagrywam ten film jeszcze po prostu raz, tak? Czyli odświeżam te filmy. Bo duża część osób prowadzących swoje kanały ma ten taki błąd w myśleniu, że jeśli ja już nagrałem film na ten temat, to już po prostu nie trzeba nagrywać, bo co sobie ktoś pomyśli, jeśli zobaczy, że ja mam po raz kolejny film na ten temat nagrany? Nie! Ja często złapałem się na tym, że nagrywałem jakiś film, dajmy na to top 10 wtyczek WordPress, yy, i za miesiąc już o tym nie pamiętałem, nagrywałem film na ten temat. Więc jeśli ja, twórca, po miesiącu już nie pamiętam, że ten film miesiąc temu nagrywałem, a przy takiej ilości można zapomnieć, to co dopiero widz, tak? Zresztą nie jest to jakiś grzech yy, nie wiadomo jaki, no bo co się takiego stanie, że ty nagrasz na ten sam, yy, na, na ten sam temat film? No, jeśli ktoś już widział Twój film na ten temat, to po prostu nie, nie obejrzy drugiego, tak? Ale ty, jako twórca, zwiększasz sobie po prostu szansę, zwiększasz po prostu sobie widoczność, e, na widoczność po prostu w sieci Google i w sieci e, na YouTubie, że ktoś po prostu ten twój film znajdzie. Więc tutaj nie ma uniwersalnej metody, kwestia to właśnie znalezienia tutaj tych e, słów kluczowych. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu. E, już o tym tutaj częściowo mówiłem, ale powiem Wyróżniamy takie dwa typy kontentu, mm, które wrzucamy na YouTube. No, w zasadzie trzy. Ten trzeci to są shortsy, je pomijamy. Skupiamy się tutaj na y, poziomych, po prostu na poziomych filmach. Y, te dwa typy. Pierwszy, y, ty, y, pierwszy ty, typ to, 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 to są y, wideo typu Big Idea, tak? Czyli na przykład vlogi, tak? Czyli to nie są filmy pod konkretne frazy, tylko to są filmy raczej na budowanie więzi, budowanie społeczności, dawanie... Siebie, poznać się właśnie z drugiej strony, gdzie dzielimy się jakimiś przemyśleniami i te filmy wrzucamy bez takiej intencji, aby one pojawiały się w wyszukiwarce. I to są filmy dobre, ale jak już masz właśnie zbudowaną społeczność, jak już masz e, jakąś liczbę subskrypcji, jak już masz jakąś konkretną liczbę miesięczną wyświetleń, to tak możesz właśnie zgłębiać tę relację, nagrywając takie filmy, dając się poznać z, z innej strony niż taka zawodowa. A natomiast na początku powinieneś nagrywać filmy związane z konkretnym tematem tak, aby ktoś mógł po prostu Ciebie znaleźć, czyli po prostu pod wideo SEO, pod konkretne frazy. Są narzędzia, które do tego służą, które pomagają w tym, znaleźć takie frazy. Na przykład narzędzie TubeBuddy, link do TubeBuddy znajdziesz w opisie tego filmu. Jeśli nie masz jeszcze tysiąca subskrypcji, to takie narzędzie kosztuje dosłownie około 15 zł miesięcznie. I to jest świetne narzędzie, które pozwoli ci znaleźć właśnie takie lukratywne słowa kluczowe, na które warto nagrywać tematy i pozwoli ci te twoje filmy zoptymalizować pod te frazy. Więc to narzędzie plus na przykład mój kurs to jest szatan, który sprawia, że twoje filmy naprawdę będą wysoko pieły się w Google i na YouTubie. Więc ty na początku wchodząc na tą swoją ścieżkę YouTube'ową, powinieneś właśnie nagrywać filmy pod wideo SEO, czyli filmy intencyjne, czyli e, ktoś szuka problemu ma problem z przejściem z punktu A do punktu B i Twój film ma na te jego frazy po prostu pojawiać się w Google i w YouTubie i odpowiadać mu na te, na te jego pytania, tak? Czyli na takich filmach powinieneś się właśnie skupić. Kolejne, kolejna metoda, jak już masz nagrany film, to po prostu zadbaj o jego redystrybucję wszędzie, gdzie się da. I teraz tak, jest, są fajne narzędzia. Jest takie na przykład narzędzie opus.pro, link do tego narzędzia też znajdziesz w opisie tego filmu. I tam w tym narzędziu opartym o sztuczną inteligencję wklejasz link do Twojego filmu poziomego na YouTubie i to narzędzie z takiego, dajmy na to, 15 minutowego filmu wytnie Ci kilka do 10 rolek. Rolek, gdzie wytnie z tego filmu kontekst, gdzie mówisz na jakiś temat. Doda do tego w języku polskim dynamiczne napisy. I już masz, powiedzmy, z takiego jednego filmu 15 minutowego około siedmiu Zazwyczaj tam jest 10, 12, 12 takich filmów, z czego nadaje się około 6, 7, tak? Przyjmijmy, że jest to powiedzmy 7 filmów. Z takiego jednego filmu masz już 7 krótkich filmów, które możesz wrzucić jako shortsy yy, na YouTube, jako rolki na Instagrama, na Facebooka, na Linkedina, na swój profil Google moja firma i oczywiście na TikToka. Czyli zobacz, yy, jednym takim filmem z YouTube'a yy, wykroisz sobie 7. Krótkich filmów, wrzucasz go na 7 różnych portali społecznościowych i już masz ekspozycję twojego krótkiego, twojego krótkiego filmu w 49 różnych miejscach, tak? Opus Pro ma swoją taką wersję trialową. Nie będę mówił ile minut, bo to też się zmienia. Zaczynali od 2 godzin, może do 2 godzin. Teraz jest tam, widziałem półtora, więc to może być też już nie, nieaktualne, więc nie będę mówił. Sprawdź sobie, niech znajdziesz w opisie tego filmu. Natomiast jest to właśnie świetna opcja. Jeśli masz taki film już na YouTube'a, ten taki powiedzmy 15-minutowy, możesz go oczywiście sobie wrzucić na, na Facebooka jako film, tak? Jeśli masz już nagrany, zmontowany, dlaczego nie? Zawsze jest to dodatkowa ekspozycja. No ale wszystko oczywiście sprowadza się do głowy i do tego, aby po prostu zacząć, tak? Zacząć tu i teraz z tym, co masz, aby te swoje bariery głównie mentalne przełamać. Kolejna, kolejna rzecz, którą zauważyłem, jest to hmm, Syndrom Oszusta. Syndrom oszusta polega na tym, że duża część osób wzbrania się przed zaczęciem na YouTube, ponieważ wydaje im się, że nie mają odpowiedniej wiedzy, aby dzielić się tą wiedzą na YouTubie, tak? Syndrom oszusta, czyli wydaje nam się, że jeśli my coś wiemy, to wszyscy dookoła to wiedzą i nikt z naszych materiałów nie korzysta. Prawda jest taka, że jeśli specjalizujesz się w jakiejś temacie, to większość społeczeństwa będzie poniżej tej połowy, tej, 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 tej takiej średniej osób, które mają Twoją wiedzę. Więc e, nie ma co się tutaj e, robić dylematów, czy nie wiem, czasami za mało, tylko po prostu zacząć działać. Jeśli mam ci powiedzieć z ręką na sercu, jeśli za, otwierałem swój kanał z myślą o wrzucaniu filmów o WordPressie, o otworzeniu stron, to ja naprawdę byłem dużym, dużym, małym, bardzo małym żuczkiem w temacie. Dalej uważam, e, że jestem bardzo małym żuczkiem, ale wtedy byłem mikrożuczkiem. Moja wiedza naprawdę była bardzo uboga, ale poz, nie, 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 nie powstrzymało mnie to przed dzieleniem się. Taką wiedzą, jaką miałem wówczas. Ta wiedza oczywiście była większa niż średniej, e, niż taka średnia społeczności. Były osoby też niższe, niżej ode mnie, które nie, kompletnie nie wiedziały, jak robić strony sklepy i korzystały z tej wiedzy. Ale oczywiście była też mnóstwo deweloperów, e, wordpressowców, web którzy byli dużo, dużo gdzieś tam dalej przede mną. I dalej te, takie osoby są. Świat jest pełen e, niespełnionych Web deweloperów, którzy nie mieli odwagi zrobić to, co ja zrobiłem. A ja mam klientów, a oni nie mają, tak? To taka właśnie dygresja osobista, ale właśnie o co chodzi? Świetnie to powiedział Leonardo DiCaprio w swoim filmie Catch Me If You Can, złap mnie, jeśli potrafisz, gdzie Frank, czyli ten detektyw, który go śledził i który go w końcu złapał, który był grany przez Toma Hanksa, zapytał go, jak to ci się. Jak ci się udało oszukać uczniów, że jesteś nauczycielem? Bo tam była taka scena, gdzie Leonardo DiCaprio poszedł do szkoły i od razu na wejściu zaczęli go szczuć, gnębić. I on, wchodząc do klasy, udał, że jest nauczycielem, i tak przez tydzień, to jest w ogóle historia na faktach, i przez tydzień udawał, że jest nauczycielem. I Frank, Tom Hanks zapytał go właśnie, co zrobił, że udało mu się oszukać te osoby. A Leonardo odpowiedział, że na początku zapytał się, na którym rozdziale skończyli. Ci uczniowie i powiedzieli, że na piątym, więc Leonardo nauczył się od szóstego w górę szóstego, siódmego rozdziału i wtedy odpowiedział właśnie temu Hanksowi, wystarczy, że będziesz rozdział przed innymi, e, tak, więc pamiętaj, wystarczy, że będziesz rozdział przed innymi, przed tą średnią społeczeństwa, która nie ma Twojej wiedzy, więc nie zawracaj sobie gitary tymi takimi pierdołami, czy ja wiem na tyle, aby się dzielić, zwaliduj. Zwaliduj swój pomysł, zwaliduj swoją wiedzę, zwaliduj swoje oczekiwania i po prostu zacznij, tak? Niech to rynek oceni. I tutaj jest też kolejny punkt, czyli ta wizja przyszłości. Duża część osób, która zaczyna, albo chce zacząć właśnie na YouTube, już chce mieć taki gotowy, może nie biznesman tylko taką gotową wizję, do czego ten YouTube będzie im służył, w jakim celu go otwierają i już tam widzą gdzieś na horyzoncie. Wierz mi, że jak założysz swój kanał, to ta twoja wizja, jak ten kanał będzie wyglądał za, powiedzmy, dwa lata, ta twoja wizja w głowie za dwa lata, jeśli uwierzysz mi na słowo i nagrasz, i będziesz prowadził ten kanał przez dwa lata, to za dwa lata wspomnisz moje słowa, że ta Twoja wizja, jak ten kanał będzie wyglądał za, za dwa lata, nie ma nic wspólnego, jak ten kanał rzeczywiście e, do czego cię doprowadził, w jaką stronę to poszło. Więc po prostu zacznij i nie zastanawiaj się co będzie za dwa lata, jaki będziesz miał model biznesowy, na czym będziesz zarabiał, o czym będziesz nagrywał. Życie to ci wszystko zweryfikuje i dam ci taki przykład swój. Po co w ogóle założyłem kanał na YouTubie? Chciałem po prostu mieć klientów na strony internetowe. Więc tutaj ufając, że tak powiem tej metodzie, którą dowiedziałem się od Marcina Osmana, czyli Ekonomii wdzięczności, czyli daj, daj, poproś. Chciałem dawać mnóstwo wartości, pokazywać jak się robi strony, różne funkcjonalności różnych wtyczek, i to się sprawdziło, tak? Osoby do mnie pisały. Na moje usługi tworzyłem strony dla innych, ale w pewnym momencie tych stron było tyle, że nie byłem w stanie innym pomóc, więc powstał pomysł na właśnie wydanie kursu, żeby każdy, kto chce założyć stronę, mógł zrobić ją samemu, tak? I ten kurs WordPress do dzisiaj się sprzedaje, ale zobacz, czy ja to wideo nagrywam o WordPressie? Nagrywam o zupełnie czym innym. Nagrywam o monetyzacji YouTube'a, o tym, jak zacząć na YouTubie. Czy 5 lat temu, jak zaczynałem prowadzić swój kanał, to myślałem, że będę o tym nagrywał? No nie, bo ja miałem wtedy zerową wiedzę o YouTubie. Wszystkiego uczyłem się w praktyce. W życiu bym nie powiedział, że na ten temat będę yy, nagrywał. Otworzyłem kanał, żeby zdobywać klientów na strony, a w końcu to poszło w taką stronę, że ja już tych klientów na strony nie chciałem, bo było ich tyle, że zlikwidowałem numer kontaktowy z opisów swoich filmów. Poszedłem w kursy online, nagrywałem kursy online o tworzeniu stron, o SEO, a teraz nagrałem kurs, jak zarabiać na kursach, tak? Gdzie daję Ci całą swoją wiedzę ponad pięcioletnią na tacy w formie właśnie tego kursu, tak? Czyli jak sprzedawać kursy, e-booki, bez webinarów, bez leków, bez społeczności. Poszło to w taką stronę. Więc po prostu zacz... znowu po prostu sprowadzamy wszystko do tego punktu, od którego zaczęliśmy. Czyli zacznij po prostu z tym, co masz, bez żadnych oczekiwań. Po prostu zacznij, a życie wszystko zweryfikuje i ci podpowie, w którą stronę pójść. I gwarantuję ci, że dzisiaj zaczynając, e, nagrywam to w 2023 roku, jak będzie rok powiedzmy 25, 26, to będziesz w takim miejscu, że zupełnie się nie spodziewajesz, w którym będziesz. Ale żeby do tamtego miejsca dojść, no to trzeba te dwa lata po prostu, prze, e, no, może nie przemęczyć, po prostu ponagrywać, po prostu trwać w swoim postanowieniu, tak? Zrobić sobie taki po prostu challenge. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, na, który mi bardzo pomógł na początku. Teraz nie mam z tym problemu, lubię nagrywać, ale wcześniej, gdy zaczynałem, to tych firm, kanał na YouTubie, zlecenia, marketing, ty, tego czasu oczywiście było bardzo mało. Małe dzieci, więc był problem po prostu z tymi filmami, żeby się po prostu zmotywować do nagrywania filmów, bo to jest właśnie taka niewdzięczność, że tak powiem, w prowadzeniu że nagrywamy te filmy, a tak naprawdę nikt ani nic nie daje nam gratyfikacji, Obietnicy, że te filmy do czegoś nas y, doprowadzą, coś nam dadzą namacalnego, tak? To nie jest robota w kamieniołomie, że pójdziesz na dwie godziny, masz stawkę powiedzmy 20-30 złotych za godzinę, zrobisz robotę i ktoś Ci da pieniądze. Nagrywając filmy nie masz tak naprawdę gwarancji. Nagrywasz, kończysz nagrywanie, montujesz, wrzucasz film i nikt Ci pieniędzy za to nie daje. Później jak jest monetyzacja, tak. Aczkolwiek to są grosze z monetyzacji. Yy, pośrednio zarabia się na YouTube. Także ta, te mentalne nastawienie, że nikt ci nie da tych pieniędzy. Ja oczywiście nie znam żadnej osoby, która nagrała kilkadziesiąt filmów na swój kanał na YouTube i nie wyciągnęła z tego realnych profitów. Różnych, pośrednich, bezpośrednich. Nie znam. Każdy na tym. Każdy, kto nagrał kilkadziesiąt filmów, wziął kawałek z tego tortu dla siebie. Ale wziął, ale robiąc to, nagrywając, nie miał żadnej pewności, że to cokolwiek mu da. I z tym jest właśnie problem, aby się przemóc i zacząć to robić. Jak do nagrywania tutoriali, które trwają powiedzmy dwie godziny, to tak nagranie takiego tutoriala, wrzucenie na YouTube'a z wideo, SEO, z tym wszystkim to jest roboty na dzień półtora. I poświęcasz taki dzień półtora i nie masz absolutnie gratyfikacji, że, że cokolwiek, ktokolwiek ci za to zapłaci, że, że to ci się kiedyś zwróci. Ale to po prostu trzeba robić. tak? I... I mentalnie, tą barierę przejść. I co mi pomaga, pomogło wtedy, żeby to przejść? Jest taka książka, 12-tygodniowy rok. Ja po prostu planuję swoje cele na 12 tygodni do przodu. 12 tygodni jest to taki właśnie fajny okres, nie za krótki, nie za długi, bo uważam, że planowanie celów na rok jest bez sensu, bo duża część osób zbyt optymistycznie podchodzi, co przez ten rok zrobi. Później jest styczeń, luty, marzec i gdzieś ta kartka z tymi cenami się zapodzieje. Natomiast 12 tygodni jest to taki tydzień, że jesteśmy w stanie to objąć każdy tydzień, że tak powiem, swoim, e, swoją wyobraźnią i zaplanować ten e, każdy z tygodni, a nawet dni. I ja zawsze powiedzmy na początku miałem taki challenge, który zmienił moje życie, czyli założyłem sobie w tych pierwszych trzech, trzech miesiącach, w tym e, pierwszym 12 tygodniowym planie, że zamieszczę jeden film tygodniowo, czyli 12 filmów nagram. Spisujesz ten cel na kartce i po każdym tygodniu nagrywasz film, kreska. Nagrywasz film, kreska. Albo krzyżyk w, ka w kalendarzu, też jest dobra metoda. I później, jak nie nagrasz tego filmu i musisz w tym kalendarzu zrobić ten łańcuszek, przerwać, czyli nie postawić tego krzyżyka, bardzo Cię to boli. To działa, to może głupiec, jest, yy, dziecinne, infantylne, nie wiem, ale działa. Stawianie, po prostu pisanie celi i stawianie krzyżyka albo kreseczki, jak zrealizujemy ten jeden film, działa. I były takie oczywiście tygodnie, że ja nie nagrałem filmu, ale widząc ten kalendarzyk, że tam nie ma tej kreski, że skończę 12 tygodni, a filmów będzie na przykład nie 12, tylko na przykład 11 czy 10, to mnie bolało. Więc nagrywałem w ten sposób, tak? I tak przez pierwszy rok yy, nagrałem nie 50 filmów, a około 70. Zrobiłem sobie nawet tą górkę na 20. I teraz yy, to, co powiem, to może Ciebie rozczarować. Około 40 filmu dopiero YouTube się tak naprawdę zaczął zwracać, były, zaczę, zaczęły być jakieś, jakieś profity. Yy, I to jest tak, yy, że właśnie jak masz kanał, to wyświetlenia, yy, pieniążki idzie taka linia bardzo prosta. Taki wykres EKG trupa, czyli linia prosta. Dopiero później, jak już coś drgnie, to idzie wykładniczo bardzo w górę. I u mnie też tak było. Do 40 filmu nic, po prostu masa energii, masa czasu. Przy 40 filmie pierwszy telefon yy, na, na, na zlecenie, które i tak nie doszło do skutku, ale później już tych telefonów było bardzo, bardzo dużo. Później pojawiły się kursy, płatne współprace, monetyzacja, kursy online i to wszystko po prostu wystrzeliło. Tak? Czyli zobacz, jakie jest to powiedzenie: samolot najwięcej paliwa traci yy, na starcie, tak? najwięcej paliwa, czyli później jak już się wzbije, to po prostu idzie. Tak samo jest właśnie swoją z z działalnością na YouTube najgorszy, najbardziej paliwożerny, zasobożerny, emocjonalnożerny jest ten początek, bo nie widzisz gratyfikacji. Robisz jak wół i nie widzisz, że to przynosi Ci korzyść, tak? Robisz, robisz i najgorsze jest to właśnie przełamanie głowy, aby dalej to robić, dalej to robić. Ale więcej, ja Ci mogę dać gwarancję, że nagrywając te kilkadziesiąt filmów e, zoptymalizowanych pod SEO, przyjdzie taki moment i nawet nie będziesz wiedział kiedy, że ten YouTube po prostu zaleje Cię możliwościami. Także to były takie moje porady. Na początek wyszło tutaj prawie pół godziny. Gwarantuję Ci, że jeśli wytrwasz, wdrożysz krok po kroku to, co powiedziałem, da Ci to efekt. I przypominam, w opisie znajdziesz link do właśnie do moich kursów, m.in. do tego kursu, jak zmonetyzować YouTube'a i zacząć zarabiać na swojej wiedzy. Do następnego wideo, trzymaj się, hej!